W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić właśnie oto taki neonowy napis w Photoshopie. Zapraszam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z Photoshopa. Tak jak widzicie, będziemy próbowali zrobić oto ten efekt, wykorzystując logo Avicii'ego i napis SOS, nawiązując do najnowszej piosenki Avicii'ego. Bardzo lubiłem Avicii'ego jako artystę i dalej uwielbiam jego utwory, dlatego dzisiaj chciałbym nawiązać do jego najnowszego numeru. Na samym początku musimy przygotować wszystkie elementy, które będą nam potrzebne do naszej pracy. Na samym początku wybierzmy jakąś teksturę ściany ceglanej lub może być to metalowa ściana, w zależności od tego, co wolicie. Zanim ją przerobimy, pamiętajcie o tym, żeby przygotować też ewentualnie sobie napis wcześniej lub jakieś logo. Ja już tutaj mam przygotowane logo Avicii z napisem SOS, które może przerzucimy. Ja tutaj wezmę na bok. O tak. Zaznaczę te elementy. Okay. I przerzucę je tutaj na naszą pracę. Dobra, mamy przerzucone, troszeczkę powiększymy, żeby było bardziej wyraźne. OK. I na razie wyłączę te warstwy, bo są one mi niepotrzebne. Przechodzę do warstwy ceglanej, ponieważ ona musi być troszeczkę ciemniejsza, nawet mocno ciemniejsza. Dlatego klikamy na warstwę z cegłą, przechodzimy do krzywych i staramy się dosyć mocno ją tutaj przyciemnić, tą naszą warstwę. Też nie za mocno, żeby ta tekstura była widoczna. Możemy również zastosować kontrast, jeszcze zmniejszyć jasność. No i mniej więcej, powiedzmy, jak mamy coś takiego, możemy również stworzyć nową warstwę Ctrl-Shift-N, pokolorować ją na bez różnicy jaki kolor. Nakładamy gradient radialny. Wybierzmy, powiedzmy, tutaj tą podstawę. Zamieńmy ją miejscami, ponieważ na zewnątrz ma być mocno czarny, a tutaj, powiedzmy, o, taki szary. Klikamy OK, OK. Tą warstwę prawym konwertujemy na obiekt inteligentny i teraz warstwami, trybami mieszania szukamy warstwę, która nam też ładnie dosyć pokryje ten neon i myślę, że pomnóż będzie najlepsza. Klikamy na nią jeszcze dwa razy, żeby troszeczkę pokazać też te cegły dookoła. I myślę, że taką podstawę mamy w miarę gotową. OK, teraz przechodzimy do naszych napisów, tak, które tutaj słabo są widoczne. Połączmy sobie znak u góry razem z napisem Avicii. Konwertuj na obiekt inteligentny i tam po prostu zrasteryzujmy. Wybierzmy gumkę, kliknijmy i zrasteryzujmy to sobie. Teraz musimy zrobić obrys. Klikamy dwa razy, klikamy na obrys. Wybieramy kolor obrysu, niech będzie to jednolity kolor, niech będzie to kolor biały, OK. I na przykład niech będzie wielkości 8. Na przykład, niech będzie 8. OK, ważne, żeby to był wewnętrzny, bo ładniej po prostu wygląda. Teraz konwertujemy na obiekt inteligentny. Również znowu gumeczką, OK. I tak, zaznaczamy wszystkie środki, które są na czarno, ponieważ je wytniemy. Trzymamy Shift i klikamy lewym przyciskiem myszy, więc zaznaczą nam się wszystkie. Ctrl X i mamy wycięte środki. Na dole ten napis SOS po prostu pokolorujmy na biało, bo on i tak jest cienki, więc może imitować jakby podstawę neonu. I co teraz? Teraz przechodzimy do naszego pierwszego napisu na górze. Chciałbym, żeby ten napis był niebieski. Zacznijmy sobie najpierw od blasku. Zewnętrzny. OK, mam wybrany zielony, więc zmieniam go na taki niebieski, może troszeczkę ciemniejszy. No, może taki niech będzie. Oczywiście tutaj jak najbardziej polecam eksperymentować. OK, możemy tu na przykład zmienić tryby mieszania, dostosować pod siebie. Dajmy na maksa i zobaczyć, który tryb mieszania będzie dla nas taki najbardziej odpowiedni, eksperymentując przy swoich kolorach. No, myślę, że może jaśniejszy kolor niech będzie. Jaśniejszy kolor. Jeżeli na przykład ten efekt jest jeszcze za słaby, to na przykład trzymając Alt przekopujemy warstwę pod spodem, już widzimy, że ten blask jest troszeczkę większy i na przykład w tej warstwie wyżej możemy nadać zamiast tego białego koloru, możemy nadać troszeczkę koloru tego niebieskiego, tak, który sobie wybraliśmy, ale też nie za mocno, niech będzie on mniej więcej taki, ponieważ musi być też widać te świecenie. Oczywiście możemy tutaj jeszcze pokombinować elementami, rozmiarem tego naszego neonu, blasku naszego neonu. No, myślę, że może być mniej więcej taki i również możemy zastosować różne tryby tego świecenia, tak? To już w zależności od tego, jaki mamy kaprys, taki możemy sobie tryb ustawić, jak najbardziej możemy eksperymentować. No ja zostawię tutaj, myślę, może ten
Zmienię jego troszeczkę rozmiar, na pewno krycie jest za duże. U dołu chcemy zrobić, żeby był pomarańczowy, tak? Więc tutaj klikamy sobie na naszą warstwę u dołu, trzymając Ctrl. Najlepiej na samym początku z warstwy u góry skopiować te nasze wszystkie style warstw, prawym kopiuj style warstw i wkleić je na nasz SOS. Później wejść w niego i nałożenie blask zewnętrzny wybrać po prostu na kolor pomarańczowy. I wtedy na nim bazować, jego edytować, wiadomo, bo on troszeczkę inaczej się zachowuje, troszeczkę inaczej będzie wyglądał. Więc szukamy w stylach warstw taki, który najbardziej nam odpowiada. Zmienimy na przykład na ten podstawowy na ekran. Troszeczkę tutaj pokombinujemy, zmienimy tutaj na podstawowy. Damy troszeczkę więcej tego krycia. I może nałożenie koloru też tutaj trochę zdecydujemy się na to, żeby użyć, o, może nawet tak trochę więcej. Teraz mamy taki fajny, ciekawy dosyć efekt. Nie ma tu jeszcze takiego fajnego efektu, więc ja polecam na przykład jeszcze pod spodem, pod tutaj naszymi tymi warstwami na górze, nad ostatnią warstwą z gradientem, zrobić taką poświatę, na przykład wybierając pędzel, troszeczkę go tutaj powiększymy, kolor mniej więcej taki, jak tutaj mamy, czyli ten niebieski, o, taki może być. I na przykład robimy taką delikatną tutaj poświatę dookoła tego naszego napisu. I teraz w tym momencie trybami mieszania dostosowujemy go mniej więcej tak, żeby wyglądał w miarę ciekawie. I również możemy spróbować przekopiować ją na górę, zobaczyć, jak tutaj nam się napis zachowa. I delikatnie go przytłumić. O tak, o, w ten oto sposób. To samo jak najbardziej możemy zrobić z naszym napisem tu pod spodem pomarańczowym. Czasami też warto na przykład zrobić delikatny cień pod spodem, żeby uwypuklić troszeczkę ten neon, ponieważ może padać jakieś światło latarni, powiedzmy, tak, i jakiś tam cień widać pod spodem. Więc tak, przechodzimy, te dwie warstwy sobie zablokujemy u góry, bo ich nie będziemy już ruszać. Przechodzimy do naszej warstwy z napisem Avicii, kopiujemy ją z altem na dół, wyłączamy blask zewnętrzny, nakładamy kolor czarny i delikatnie ją przesuwamy. O, w taki oto sposób. Tak, i widać, że coś tam się delikatnie pod spodem dzieje. Tutaj w tym przypadku troszeczkę to rozmyjemy. Rozmycie głosowskie. O, myślę, że mniej więcej tak będzie. Ok, to samo zrobimy tutaj z naszym napisem SOS, czyli kopiujemy pod spód. Usuwamy blask, dajemy kolor czarny, przesuwamy delikatnie. Tutaj i filtr, rozmycie głasowskie, konwertuj na obiekt inteligentny i mamy delikatne rozmycie i te napisy są trochę wypukłe. Na sam koniec możemy jeszcze podrasować troszeczkę ten nasz neon, na przykład poprzez ekspozycję, zwiększyć światło, tutaj możemy pobawić się korektą gamma. Oczywiście tutaj możliwości jest naprawdę dużo, jaskrawość poprawiamy, możemy również poprawić jaskrawość, nasycenie tych naszych kolorków, tak, możemy je zmniejszyć, możemy je zwiększyć. Ja jeszcze wrzuciłem jakiś tam delikatny dym pod spód, tak żeby całościowy efekt był całkiem ciekawy i w taki właśnie oto prosty sposób możemy zrobić swój własny napis neonowy w programie Photoshop. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, czy również słuchasz Avicii'ego. Zostaw również subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków, no i wciśnij dzwonek. A my widzimy się w kolejnych materiałach na moich kanale, również na żywo. Na razie, trzymajcie się. Cześć!